Na ten widok Piotr przemówił do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że On chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego, Jezusa. Wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.